Przychylając się do prośby przewielebnego księdza proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Warszawie na Wilanowie oraz mając na uwadze dobro duchowe parafian, wyznaczam każdą ostatnią niedzielę miesiąca września dniem odpustu parafialnego z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Pierwszy raz odpust ten będzie obchodzony w 26. niedzielę zwykłą roku pańskiego 2012 tuż po święcie archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, więc dzisiaj. Stworzenie ma właściwą sobie dobroć i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono stworzone w drodze do ostatecznej doskonałości, którą ma dopiero osiągnąć i do której Bóg ją przeznaczył. Bożą opatrznością nazywamy zrządzenia, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do doskonałości. Wszystko zaś, co Bóg stworzył, zachowuje swoją opatrznością i wszystkimi rządzi, sięgając potężnie od krańca do krańca i wszystkim władając z dobrocią. Podpisał Kazimierz kardynał Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się więc dzisiaj w pierwszy dzień odpustu parafialnego. Gromadzimy się we wspólnocie parafialnej, ale też mając pośród siebie życzliwych nam gości. Pragnę serdecznie powitać księdza prałata Henryka Małeckiego, obecnie proboszcza parafii świętego Tomasza Apostoła na Rusynowie, kiedyś mojego ojca duchownego w seminarium, później przez dłuższy czas moderatora Kurii Warszawskiej Metropolitalnej. Pragnę serdecznie powitać panią prezydentową Kaczorowską, która dzisiaj jest dla nas honorowym gościem wraz z osobami towarzyszącymi. Pragnę powitać serdecznie darczyńców, którzy tak licznie tutaj zgromadzeni złożyli swoje intencje. W tych intencjach, które spisane tutaj, spisane
razem, ponieważ jest ich ponad 4000, 4000 tych, którzy wspólnie prosiliby tę mszę świętą Panu Bogu złożyć, wspierają naszą wspólnotę parafialną w budowie tej świątyni. W tych intencjach ja tę Eucharystię będę sprawował. Ksiądz prałat zaś, o co serdecznie proszę, sprawować ją będzie w intencji wszystkich nas, parafii. Sercem przepełnionym radością i wdzięcznością za dar chrztu, stańmy w duchu przed Panem, uznajmy naszą grzeszność i przeprośmy Pana Boga przede wszystkim za wszystkie zaniedbania różnych aktów miłości. Pokazuje, że Duch tchnie, kiedy chce, że Pan nie jest sklepowany żadnymi strukturami, żadnymi etykietkami. Potrafi się posłużyć w ramach swoich zbawianiu człowieka i świata, nawet człowiekiem grzesznym, niegodnym. Wielokrotnie tak w historii bywało. Bóg potrafi wyprowadzać, tylko On potrafi wyprowadzać dobro, nawet ze złych, trudnych sytuacji. Doświadczamy tego wielokrotnie w życiu, że po ludzku jesteśmy przegrani, po ludzku jakaś ważna sprawa w naszym życiu została przegrana. Bolesne to jest dla nas, upokarzająca, nie widzimy wyjścia z tej sytuacji. Cierpimy z tego powodu, ale kiedy oddajemy tę trudną sprawę i przegraną Panu Bogu, Jego ręce, okazuje się w czasie, że On potrafi wyprowadzić z tego dobra dla nas i dla innych. Taka jest tajemnica Bożego działania. I Ewangelia dzisiejsza, Pan Jezus uczy nas tolerancji. Apostołowie zazdrośni o to, że ktoś naucza i uzdrawia w imię Jezusa. Proszą Pana Jezusa tak, jak ci prosili Mojżesza w Starym Testamencie. Zabłąd im. I Pan Jezus mówi, kto nie jest przeciwko Wam, jest z Wami. Bardzo ważna zasada. Katolik to człowiek, który powinien być wierny tej zasadzie. Powinien być człowiekiem otwartym na nowe idee, dobre nowe idee. Powinien być otwartym na ludzi, różnych orientacji nawet i politycznych, i filozoficznych. Jeśli katolik dostrzega i odczytuje dobrą wolę i uczciwość w działaniu i dobro wspólne, powinien podejmować z każdym takim człowiekiem, niezależnie od opcji politycznej, filozoficznej działania. No więc Pan Jezus dzisiaj bardzo dobitnie przekreśla. To jest szczególnie ważna lekcja dla nas skłóconych, tak bardzo skłóconych, podzielonych, ci z takiej frakcji, ci z takiej frakcji, ci ortodoksi, ci znania. Ale jak Pan Bóg stawia jakieś trudniejsze wymagania, stawia ustami Kościoła, ustami biskupa, prawem, które jest dane nam po to, żeby pomagało nam zachować świat wartości i dojść do zbawienia, a no to wtedy nie. No to wtedy nie, bo to mi nie pasuje. O, widocznie jest jakieś staroświeckie, nieaktualne, anachroniczne. Nie, zupełnie mnie to nie leczy. Ja tutaj się nie znajduję w Kościele. Czasami bywa tak, że ktoś tak się
obrazie na Pana Boga i Jego prawo, że latami nie jest w kościele. I jeszcze na dodatek dorabia sobie opinię, że on jest wierzący, praktykujący i że jest tak inteligentny bardzo i że on tak się nie będzie pospolitował z innymi. On sam sobie sterem żeglarzem okręta. Więc warto tutaj zrobić sobie taką rewizję w tym podejściu do prawdy wiary. Papież Benedykt XVI zaniepokojony stanem wiary, relatywizmem moralnym, dyktaturą tego relatywizmu, ogłasza rok wiary. Wydał list Porta Fidei i my od 11 października wchodzimy w tę wielką rzeczywistość Kościoła, w to wielkie takie skupienie Kościoła nad depozytem wiary. Cały Kościół powszechny będzie się zastanawiał, w co wierzy. Będą czytane różnego rodzaju wstępy przed wyznaniem naszego credo, żeby była jasność, żeby przybliżyć katechizm Kościoła. Bo bardzo często my nie znamy katechizmu. Bardzo często mówimy, a ja jestem wierzący, ja jestem katolik. Co to znaczy u Ciebie, że Ty jesteś wierzący? Jaki Ty jesteś wierzący? W czym się wyraża ta Twoja wiara? Co to za wiara? W co Ty wierzysz? Albo w co Ty nie wierzysz? Może się okazać nieraz, że ten, który się deklaruje niewierzącym, jest bliżej Pana Boga, jest bardziej wierzący niż Ty wierzący i chodzący nawet do Kościoła co tydzień. Tak się może okazać. Więc będziemy robili wszyscy wielki wysiłek, zbiorowy wysiłek w całym Kościele powszechnym, żeby poznawać prawdy wiary. Myślę, że też tutaj nasza wspólnota parafialna z księdzem proboszczem podejmie szereg, radą parafialną podejmie szereg różnych takich działań, które będą zmierzały do tego pogłębienia naszej wiary. Myślę, że katecheza dla dorosłych, dzieci są i młodzież katechizowane z różnym skutkiem. Czasami nawet dobrze słyszą na tej katechezie, tylko przychodzą do domu, do rodziny i właściwie wchodzą w środowisko pogańskie, postchrześcijańskie. Już nie ma modlitwy wzajemnej w domu, nie ma wspólnego chodzenia na mszę świętą, nie ma jednoznacznej oceny moralnej, różnych zachowań w rodzinie. Od sobie żyje córka lub syn w konkubinacie i rodzice uważają, że to jest wszystko w porządku. No takie czasy dzisiaj. No ktoś jest nienowoczesny, no Pan Bóg jest nienowoczesny. No jest nienowoczesny, na pewno. Bo czas to jest i cała ta historia to jest wymyślona przez człowieka. Dla Pana Boga nie istnieje czas. On się czasem i nowoczesnością nie przejmuje. I przejmował nie będzie. I nie ma siły w domu, nie ma tej troski o zbawienie własnego dziecka, żeby mu powiedzieć, słuchaj, niezależnie od tego, jak on postąpi, postępujesz niemoralnie. Jesteś niemoralnym człowiekiem. A my się kochamy, żyjemy miłości. Czasami właśnie nazywamy miłością coś, co ją wcale nie ma. Konsumpcja, używanie drugiego człowieka jest nazywane miłością. Miłość jest procesem, miłość jest postawą. Nie emocjami, nie uczuciami. To tylko ubarwia miłość. Dzisiaj jest takie uczucie, jutro go może nie być. A my uczymy i wychowywamy dzieci do tego, żeby zawsze były dla tego drugiego człowieka. Żeby dawały, a nie tylko brały. I nie były tylko wtedy, kiedy jest miło i przyjemnie. Ale również wtedy, kiedy jest trudno. Kiedy jest ciężko w życiu. W tej relacji z drugim człowiekiem. I trzeba trwać przy nim i czekać. I modlić się. A czasami brać krzyż jego różnych potknięć, żeby wyszedł z tego. Bo to nakazuje miłość. Bo to jest prawdziwa miłość. Bo prawdziwa miłość rodzi się jak perła z bólu nieraz. Im bardziej się kocha tego drugiego człowieka, tym bardziej mi zależy na nim. Między innymi zależy mi na jego zbawieniu, na jego rozwoju wewnętrznym. Nie tylko na jego rozwoju intelektualnym. Na jego zdrowiu fizycznym. To też. Ale przede wszystkim musi nam zależeć na jego zdrowiu duchowym. To jest najważniejsze. My mamy perspektywę nieba. Nie tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat wspólnej drogi.
perspektywę wieczną. Mamy się spotkać w domu Ojca wieczności. Jedni drugim musimy pomagać. Jedni drugich ciężary mamy dźwigać, żebyśmy mogli razem być w domu Ojca. Taka jest nasza perspektywa. Nie taka doraźna. Więc dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii mówi, zmagaj się człowiek. Jeśli przychodzi pokusa, a nieraz jest tak atrakcyjna, to czy ktoś z nas by zgrzeszył, gdyby widział od razu skutki grzechu? Gdyby widział całe to paskudztwo, które wlezie w nas, nas zanieczyści, zniszczy, zniewoli? Czy ktoś by się na to zgodził? Zdrowo myślący? No nie. Właśnie na tym polega cała perfidia zła, że przychodzi w płaszczyku dobra. Bardzo imponuje, kusi swoją atrakcyjnością. Trzeba wielkiej roztropności, siły woli, cnoty, czyli pewnej sprawności moralnej, żeby się oprzeć tej pokusie. Ona jest nieraz tak atrakcyjna, że odrzucenie jej boli, tak jakby człowiek rękę odrąbywał. No, złodziej na przykład, który ma nawyk przywłaszczania sobie. Jaka to dla niego bolesna sprawa. Okazja. Niepowtarzalna okazja. I nagle sumienie mówi, no nie, nie, nie możesz. To prawie było fizyczne. Alkoholik, który wie, gdzie jest melina. No niech sobie odrąbie nogę, żeby nie szedł w tamtym kierunku. Podglądacze internetowe i telewizyjne. Podglądacze czyjegoś życia intymnego. Dosadnie mógłbym powiedzieć. Bo to jest podglądactwo. To jest zdrada drugiego człowieka. Jest małżonkiem i on ogląda pornografię. I nie widzi problemu. Wszystko jest w porządku. On fizycznie nie zdradza. Zdradzasz moralnie drugiego człowieka. Jesteś nieuczciwy w tym momencie. Nie podjąłeś pracy nad sobą. Dobra rzecz internet. Dobre jest w sprawie może służyć. Twojemu rozwojowi intelektualnemu. A idziesz, brniesz w zło. To tak, jakby dla niektórych oko wybuchać. Odmówić sobie przyjemności oglądania. Podglądania. To jest podglądacz. Podglądania. Pan Jezus mówi tak. Właśnie trzeba zaatakować pokusę w momencie, kiedy ona się zaczyna. Nie czekać, aż cię sparaliżuje, aż będziesz jak uwiedzony szedł, prawda, za pokusą. Tylko od razu. I żeby tak było, to człowiek musi być wrażliwego sumienia. Dlatego codziennie rano zaczynać modlitwą. Czego chcesz ode mnie, Panie? Dałeś mi czas, a tego czasu nie mogę zmarnować. Ten dzień jest niepowtarzalny w moim życiu. U kresu drogi zapytasz mnie o to, co zrobiłeś z tym czasem, z tym dniem, z tymi różnymi łaskami, jakie ci dałem. Z ludźmi, których postawiłem na Twojej drodze życia. Czy Ty byłeś odpowiedzialny za swojego sąsiada, żonę, dzieci? Czy nie dałeś komuś zgorszenia? No Ty się teraz nawracasz. Ilu z nas właśnie ma na swoim koncie, na swoim sumieniu ludzi, których zgorszył? My dzisiaj, żeśmy się opamiętali, nawracamy się, nawet pokutujemy, ale są sytuacje takie, że niektórzy słabsi od nas, czy intelektualnie, czy duchowo, już się nie mogą pozbierać po naszych właśnie grzechach, naszym zgorszeniu. I my mamy odpowiedzialność za to. I trzeba o tym myśleć. Trzeba o tym myśleć. Szczególna odpowiedzialność. Jeżeli się, że tak powiem, szerzy zgorszenie wobec człowieka bezbronnego właśnie intelektualnie. Jeśli się nim manipuluje, jeśli się go wykorzystuje. Więc popatrzcie, jak bardzo konkretna jest Ewangelia. Jak Pan Jezus jest konkretny w stosunku do nas. Ten semityzm, obciąć nogę, rękę, wydłuż oka nas dzisiaj zszokował. Ładnie byśmy dzisiaj wyglądali. Chyba same kadłubki tutaj siedziały. No to jest semityzm, to jest ta przesada w tym myśleniu, mówieniu, ale myśl jest bardzo ważna. Pan Jezus wyraźnie mówi nam o odpowiedzialności wobec drugiego człowieka, za drugiego człowieka.
Mówi Pan Jezus o odpowiedzialności za dar życia nadprzyrodzonego, za dar życia duchowego, że nie można tego zmarnować. Od tego, kim Ty jesteś tak naprawdę, im bardziej jesteś z Panem Bogiem, tym bardziej jesteś dla żony, dla męża, dla dzieci, przyjaciół. Człowiek jest właśnie, tak jak mówił Jan Paweł II, nie tym, co posiada. Nie tytuły, nie majątek posiadasz jest tutaj miernikiem Twojego człowieczeństwa i Twojej godności. Ale to, kim Ty jesteś dla innych. Co innym masz do dania z siebie. Dlatego tak bardzo potrzeba nam tej mocy Chrystusowej, która płynie z Eucharystii i z Jego słowa. Amen. Swoją życzliwością, swoją modlitwą, także swoim wsparciem materialnym. Dzisiaj jako proboszcz tej parafii chciałbym dwie spośród tych osób, ale przyznaję symbolicznie, bo nie da się wszystkich